Witam w kolejnej części Kubernetesa. Ostatnio mieliśmy tworzenie namespace'a i no, ogólnie tak opowiedziałem, jakich narzędzi używać przy Kubernetesie, czyli kubectl. Dzisiaj zrobimy sobie pierwszy deployment i nie, tak. Pierwszy deployment, czyli napiszemy sobie jakiś plik i go zdeployujemy, czyli szybka akcja. Dobra, co nam będzie potrzebne? Sekrety będziemy omawiać troszkę później, ale jeden sekret jest nam potrzebny i to jest sekret do Dockera i stworzymy go sobie ręcznie. Nasz namespace to był etap szósty. Stworzymy secret docker registry. To jest typ. O tych typach opowiem później w kolejnych filmach. Nazwiemy go sobie image pool secret. Image pool secret. I to będzie tak. Docker username. To jest oczywiście mój user. Hasło wam nie pokażę. Względów. I hasło tutaj ja sobie dodałem do zmiennych systemowych. No i zrobimy sobie na początek dry runa. I dobra. Wszystko się zgadza. No to teraz usuniemy sobie tego dry runa i dobra, czyli nasz cube mini cube. No nie wystartowałem, no. Dobra. Na to chwilkę poczekamy, aż wystartuje. No i się udało. Wystartował i tworzymy jeszcze raz. Stworzy nam się, żeby teraz sprawdzić, czy jest. N-n etap 6, to jest nam nasz namespace. Minus n, czyli namespace, polecenie get i secrets. No i mamy. No dobra. Co robimy dalej? Kolejną częścią jest no, stworzenie naszego manifestu. To się nazywa manifest, czyli ten plik. Tak jak Docker Compose stworzyliśmy Compose, tutaj się tworzy manifesty kubernetesowe i nazwiemy go sobie deployment. Jest kilka rodzajów. My sobie zrobimy deployment i nazwiemy to deployment. A tutaj mam przygotowane takie. I to jest tak. I mamy API version, to jest API Kubernetesa w wersji pierwszej. Kind, jak przetłumaczyć na polski, to jest rodzaj. I to mamy, że to jest deployment. Musimy sobie dodać metadata. Metadata, no to jest nic więcej jak opis naszego deploymentu. Tu sobie zrobimy go
musi być Markiter Go Web. Kolejną to jest spec. I tutaj w specu sobie już deklarujemy to, co nas interesuje. Replika to jest informacja, ile chcemy uruchomić podów. Następnie deklarujemy sobie selektor. To będzie potrzebne do, nazwiemy to sobie selektor app na przykład i nasze Go Web, tak samo jak nazwa. Selektor będzie potrzebny nam w kolejnym filmie o serwisach. To wtedy wytłumaczę. I teraz robimy sobie nasz template. Też robimy metadata. To już będzie opis naszego poda. Labele, czyli opis. Zrobimy sobie tak samo jak selektor. Tę samą mańkę. No i teraz robimy kolejny spec w templecie. I ten spec to już jest, dotyczy naszego kontenera, czyli tutaj dajemy containers. Może być więcej niż jeden kontener, oczywiście. I sobie deklarujemy name. To będzie go web. Niech będzie wszędzie go web. Image. I ja sobie skopiowałem tutaj nazwę imidżu. Dobra. I teraz jeszcze robimy sobie porty, no bo nasza aplikacja działa na porcie 8080. I jeszcze sobie robimy container port. I tutaj mówimy, na którym porcie, który port będzie otwarty do kontener w kontenerze. No tak to można ująć. Czegoś tutaj brakuje, ale po wykonaniu tego zobaczymy błąd i na podstawie błędu Wam pokażę, czego brakuje. Sobie to dodamy. I jest tak. Jak sobie weźmiecie do porównania Docker Compose'a, to Docker Compose zaczyna się od tej sekcji. Brakuje tych wszystkich tutaj. No, API version tam jest, ale brakuje kinda, metadaty i tak dalej. Tego nie ma. To jest dodane w Kubernetesie. A services z manifestu Docker Compose'a to jest dokładnie tutaj. I pierwszy to jest nazwa naszego kontenera. Image, ports, także tutaj już widać pewną zależność między tymi rozwiązaniami. Kto nie widział Docker Compose'a, to polecam, będzie łatwiej zrozumieć Kubernetesa. No dobra, to jest taki minimalistyczny plik. Tutaj nic więcej nie jest potrzebne. No, spróbujemy sobie go zrobić. Żeby sobie stworzyć ten deployment, to są dwa polecenia. I będzie tak. Kubectl. I mamy tak. Apply configuration to resource by file name or std in. Albo mamy jeszcze, gdzie to będzie? Create resource from file or from std in. No i tak, mamy tak. Apply będzie nam tworzył, ale będzie nam też update'ował. Create będzie nam tylko tworzył. Ja zazwyczaj korzystam z Apply'a,
Robimy to tak. Cube CTL. Oczywiście nasz namespace. I tutaj etap szósty. I teraz apply i minus f i deployment.yum. Selector app jest nie. I coś. Selector app. Muszę sobie sprawdzić schemę. Ja to z pamięci pisałem. I może app selector. Nie, no selector. A, kurczę, no oczywiście. Selektor, ale tutaj mi zabrakło match. Oczywiście tego zabrakło. No, dobra. I sobie. Jest tworzony deployment. I zrobimy sobie kubectl minus n etap szósty get all. No i widzimy, jest, mamy coś stworzone jak pod. I widzimy, że container is creating. Mamy coś takiego jak deployment. No i mamy replika set. O replika set to sobie też osobny. O wszystkim zrobimy osobny film, bo to trzeba tak w krótkich filmach pokazać, wytłumaczyć o co chodzi. Może replika set weźmiemy sobie, jak będę poda tłumaczył. Dobra, mamy deployment. I to teraz możemy sobie wziąć. Deployment. No jak widzicie jest go web up to date available one get all i działa. A czemu działa? Nie powinien działać, ale to chyba dlatego, że jest mini cube. Cube. Tak, bo na Dockerze działam. No, Minikube ma Dockera przecież. Kurczę. Minikube ma Dockera. No dobra. Kubectl minus n i zrobimy sobie describe pod describe. To tak przetłumaczyć to jest opisz. I sobie go robimy tego poda, tylko już bez tego pod slash. I widzimy. No i pobrał obraz. Pobrał obraz. No kurczę, jestem zalogowany na Dockerze. Nie wylogowałem się z Dockera. No cóż, no cóż, no to się nie udało wywołać błędu. Widzicie, no gapiostwo, zapomniałem. Ale tutaj, jakbym nie był zalogowany na Dockerze, to brakuje jednej ważnej rzeczy. Jednej ważnej rzeczy tutaj brakuje. I to będzie sekretu, czyli musimy wspomnieć o naszym sekrecie. Ten, który tworzyliśmy na początku. I będzie to taka dyrektywa tutaj w kontenerze. Pod obrazem zazwyczaj sobie to umieszczam. I tutaj możemy sobie dać. I to będzie nasz
Nasz się nazywał Image Pool Secret, tak? Image Pool Secret. I tutaj sobie tą dyrektywą dajemy informację, żeby korzystał nam z tego sekretu do pulowania obrazu. No, no cóż, no nie udało się tego pokazać, żeby wywołać błędu. No, secret jest. Secret jest. No, nic to nie zmieni. Ale możemy spróbować zrobić. Żeby sobie usunąć na przykład teraz deployment. Deployment. Course. Delete. Może zrobimy bez tego, bez pliku, bo w sumie bez nazwy resursa zrobimy po prostu delete minus f i deployment został usunięty. I teraz jak sobie weźmiemy get all, to nie mamy resursów. Jak sobie weźmiemy secret, oczywiście secret został, secret nie został usunięty, ale jak widzicie, usunięcie tego deploymentu usuwa poda i replika set. I to jest tak, że deployment uruchamia nam tyle podów, ile uruchamia nam tyle podów, ile mamy replika set ustawione. Tam ustawiliśmy jeden, czyli nam jeden pod się uruchomił. I teraz tak, pod to jest coś więcej niż kontener, bo kontener chodzi w środku. Pod to jest tak jakby osobna maszyna wirtualna, coś takiego. Tak jakby osobny byt całkowicie. No, żeby to najlepiej zobrazować, to tak jakbyśmy mieli w Kubernetesie w środku jeszcze komputery i to jest ten osobny komputer, w którym są uruchamiane nasze aplikacje, nasze kontenery. I tak, pody mogą się znajdować na różnych nodach. Jak sobie tak zarządzimy naszą aplikację, żeby każdy pod deployował się na inny nod, no to wtedy nam się to rozrzuci po klastrze i każdy pod, jak mamy więcej niż jeden, będzie uruchamiany na innym nodzie Kubernetesa. Replika set to jest nasza tak jakby historia uruchomienia. Przy każdym na przykład upgrade'zie będzie nam się tutaj tworzyła kolejny replika set, o ile nie zmienimy tego parametrami, bo możemy sobie zrobić parametrami, że będziemy mieć tylko jedną replikę, czyli nie stworzy nam się więcej historii o naszym deploymencie i będziemy mieć tylko tą jedną. Replika set może służyć też do tego, żeby na przykład zrobić rollout, czyli zrobiliśmy deployment, coś nie działa, no i chcemy zrobić rollout do poprzedniej wersji, no to sobie robimy poleceniem teżki ptl replika set i tam wracamy wersję wcześniej. To też pokażę przy kolejnych, to już przy bardziej zaawansowanym temacie troszkę dalej, jak sobie już wszystko umówimy. No i tak. Uruchomiliśmy naszą aplikację. No, nie dostaniemy się jeszcze do niej. Możemy się podłączyć do tego poda i to będzie w kolejnym filmie, czyli jak zobaczyć logi tego poda, jak się do niego podłączyć, no i ewentualnie jak się do niego dostać. Teraz, w tym momencie, jak nie mamy nic więcej, no to nie będzie takie proste, no ale no, kolejne ćwiczonko wam pokażę, jak to wygląda. No dobra, to by było na tyle. Przećwiczcie sobie ten deployment, zróbcie własny plik, może własną aplikację jakiegoś Nginxa czy coś, jakiś kontener sobie stwórzcie, jakąś stronkę wystawcie i pobawcie się z tym plikiem. Poczytajcie też na
dokumentację Kubernetesa, jak ten deployment. No ja nie będę się zajmował tym, żeby cały taki obszerny deployment opisać tego pliku. Zrobimy sobie oczywiście bardziej zaawansowane rzeczy, no ale już nie będę tego opowiadał po kolei, co i jak. No, skorzystajcie z dokumentacji, a my się zajmiemy nauką tego, jak te aplikacje tunować, na przykład, jak komunikować razem i tak dalej, i tak dalej. No, no jest tego. Jest temat rzeka. Kubernetes będzie długi, także. Zapraszam. No i do następnego. Cześć, trzymajcie się.